Serdecznie zapraszam na spektakl pod tytułem Przeżyj to sam, czyli kolejną podróż sentymentalną, tym razem w lata 80. Życzę Państwu miłego wieczoru i zapraszam do naszego teatru. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym właśnie ta dzieje się. Maleńka pszczółka mieszka w nim. Co wieść chce wśród owadów prym. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają. Wszyscy Maję znają i kochają. Więc pojechaliśmy z kamerą na Mazury. Pierwszy postój w miejscowości Piecki koło Mrągowa. Na kempingu prawidłowo powinno być 250 namiotów, a jest w chwili obecnej 7. Jest pięknie, są wspaniałe dwa sanitariaty z gorącą wodą bieżącą. Goście mogą korzystać ze świetlicy, z telewizorem. No i jest wspaniała pogoda i bardzo prosimy o gości. W Mikołajkach turyści i wczasowicze przenieśli się na wodę, bo na lądzie same kłopoty. Kioski pozamykane, bary puste, o prywatnych stołówkach nie ma co marzyć. To my żeśmy pojechali sobie w Białostockie, kupiliśmy świniaka, zapłaciliśmy po 95 zł za kilogram, żeśmy sobie mięsa zrobili w słoiki, trochę uwędzili i na tym z tym żeśmy przyjechali. Tak konserwujemy te wszystkie żywność, żeby nam starczyła. W jednym domku mamy konserwy, mamy słoiki z mięsem wekowanym. W następnym domku mamy kartofelki, warzywa, że jako nam się nie zepsuje. Nie ma wątpliwości. Jest kandydat na ministra do spraw zaopatrzenia. Na plaży słońce praży, tu bladość ciał zanika. Wśród tłumów czasowiczów dziewczyna ratownika. I patrzą setki oczu i z wody i z kocyka. Gdy ona idzie plażą, wszyscy o niej marzą. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika. U plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. By ciało opalone, prawie nieosłonione. Każdy wzrokiem dotyka, Monika, Monika, Monika. Był kiedyś na tej plaży taki, co się odważył. Ratownik miał baczenie i dał mu ostrzeżenie. Zabrała gościa woda, na dno poszedł jak płoda. Na zawsze się pogrążył, bo ratownik nie zdążył. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika. U plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. By ciało opalone, prawie nieosłonione. Każdy wzrokiem dotyka, Monika, Monika, Monika. Uwaga, uwaga, tu mówi ratownik. Pani na materac
do Szwecji w przeciwnym kierunku. Pan w czerwonym czepku, proszę nie drażnić rekina. Powtarzam, proszę nie drażnić rekina. A nie mówiłem. Rok minął, a na plaży już nowy tłum się smaży i z innym się Monika ratownikiem spotyka. Tłum gości znów zazdrości, palce gryząc do kości i coraz to inny z okrzykiem Monika! Rzuca się w morze i znika. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika, u plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. Twe ciało opalone, prawie nieosłonione, każdy wzrokiem dotyka. Monika, Monika, Monika. Wczesne przedpołudnie w Czarnej w Bieszczadach. Co tu można robić o tej porze? W restauracji zwierza nam się 18-letnia Iwona. Miła, co robić? Wypiję, kurde. No, stara flacha. To już, kurde, pije, czy nie może, kurde, ale pije. Do sali bezalkoholowej tubylców nie wpuszczają, bo brudzą, a zresztą po cóż by tu przychodzili? Jutro zacznie się kolejny dzień w Czarnej w Bieszczadach. Przegrane jest przez jedną noc.
naprawdę nie wiem, jak się pozbyć ciebie stąd. Urodę świnki Piggy ma, wagą przewyższasz nawet ją. We śnie mnie straszy twoja twarz, a wszystko to przez jedną noc. O, Ziuta, ja wiem, że nie ma brzydkich kobiet, tylko wina czasem gra. Lecz, Ziuta, gdy wytrzeźwie człowiek, wtedy inny gust ma inny smak. Pokazać się gdzieś z tobą wstyd. Dwie klasy podstawówki masz, swym krzykiem nerwy psujesz mi, a wszystko to przez jedną noc. O, Ziuta, pijany byłem, gdy przed ołtarz zaciągnęłaś mnie. Ziuta, dlaczego się zgodziłem, także mówię dziś. Drawiowski przecież tytuł ma, a ty gosposią byłaś mą. Podniosłaś swój społeczny stan, a wszystko to przez jedną noc. Kiedyś mówiliśmy po japońsku nagie haki. Dziś mamy też gołe półki. Każdy towar, jaki pojawi się w sklepach, długo nie poleży. Proponujemy małą reformę gospodarczą. Wymianę dużych koszyków na nieco mniejsze. Po co dźwigać tyle powietrza? Sprzedawcy zapomnieli, jak się handluje. Są teraz automatami do wycinania i liczenia kolorowych świstków. 3900, 4000, 4100. Wszystko się zgadza, ale na papierze. Tylko drukarnie skarbowe przekraczają wszelkie plany produkcyjne w Polsce 81 roku. A maszyny drukarskie pracują niezmordowanie, w przeciwieństwie do całej naszej gospodarki. Yeah.
pozwól mi spróbować jeszcze raz. Niepewność mą wyleczyć, wyleczyć mi zapychę i kłamstwa. Za me nałogi, za wszystko, o, co związane z tym, za świństwa duże i małe, za mą niewiarę, rozgrzesz mnie. Pozwól mi
nie mamy powodów do narzekań na lato. Oczywiście tylko jeśli chodzi o aurę, z pogodą ducha ciągle nie najlepiej. Warszawiakom udaje się jednak czasem wyjść na chwilę z kolejek. Przysiadają wtedy w kawiarnianych ogródkach i udają, że nie czują smaku firmowych napojów i że smakuje im piana z białka zamiast bitej śmietany i agrest zamiast bakali. Kawa w kawiarniach jeszcze bywa, ale z cukrem coraz gorzej. Trzeba przynosić własną wałówkę. Jeszcze trochę, a pójdziemy do kawiarni z własną szklanką i osobistą łyżeczką. Źle, proszę państwa, modelki mają co na siebie włożyć. Nasze panie jeszcze nie, ale kto powiedział, że w tych przełomowych czasach wszystkie kobiety są równe? Nie ma braków na skrze. Tu aż błyszczy od wykwintnych kreacji. Ta nazywa się Upiorny sen celnika, a ta Przygoda graniczna. W tym największym w Europie domu handlowym pokazy ciągle nowych kolekcji odbywają się co niedzielę. Projektanci nie narzekają ani na transport, ani na ekspozycję, a goście bezkrytycznie akceptują najnowsze kierunki w modzie tureckiej. Za byle ćwierć miliona ubierają się wstrząsająco od stóp do głów, jak sąsiadka, kolega z pracy i tysiące innych wielbicieli mody z turystycznego kontenera. Żyj, z wesołą miną spotykaj swój kolejny świt. Bo szybko dzień pechowy minął, nawijaj mu swingowy rytm. Ta bardzo przenikliwa myśl. Ta barwę twoim dniom. Więc już od dziś do przodu żyj, żyj kolorowo, marzenia najbardziej.
barwniejsze miej, do przodu żyj. A daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił, byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Ty parabadabadera, ty, ty. A dzisiaj modelkom zakompaniuje Janusz Stokłosa. Graj, Jasiu, graj, może jakoś do pierwszego zaciągniemy. Do przodu żyj, żyj kolorowo, marzenia najbarwniejsze miej. Do przodu żyj, a daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. I przyznasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. Pustynie naszych marzeń i zamierzeń. W super nowoczesnych kurnikach Opolszczyzny kury miały znosić 105 milionów jaj rocznie. Na razie nie ma pieniędzy, żeby je wykończyć, no i nie ma ziarna, żeby kury miały co jeść. Krystyna i Waldemar Kas w Chrząstowicach koło Opola na razie znaleźli rozwiązanie. Może nie dla nas czekających na jajka, ale dla siebie na pewno. Tak, proszę Państwa, w nieczynnym kurniku założyli wiejską dyskotekę. W pobliskiej remizie podobno są pustki, a i w knajpie GS-u też się przerzedziło. Sympatii w miejscowych władzach ponoć dyskoteka nie budzi. Było więc już kilka kontroli, ale na razie wszystko w porządku. My jesteśmy za. Byleby, jak już będzie ziarno, pan Kas nie zapomniał, po co to budował. A tak na marginesie to, jak się ta nasza wieś zmieniła. Ciepłych domach troski świąt, ukrócona szarym dniem.
Życie, kochanie, a tyle co tanie. Fandango, bolero, bibo, manna, hosanna, różaniec i szaniec, jazda i basta i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na bis, chociaż żal. Więc zanim serca upadłość ogłoszą na bal, marsz na bal. Szalejcie, aorty, ja idę na korty, roboto, ty w rękach się pal. Miasta nieczułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i pij zdrowie daj. Jak boa grzechotnik, z niebytu wynurza się fal. Widzi swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Słucha kostucha, tam mi zwykidajło, wyłączy nam prąd w środku dnia. Pchajmy więc taczki obłędu jak Byron, bo raz mamy bal. Thank you.
życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk. A ty z daleka, bo tak lepiej, i w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam, przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce ma. Zmęczonych ludzi, wzburzony tłum. I jeden szczegół wzrok mój przykuł. Ogromne morze ludzkich głów. A speaker cedził ostre słowa, od których nagła wzbierała złość. I począł w tobie gniew kiełkować, aż pomyślałeś milczenia dość.